Cześć, dzisiaj zajmujemy się tylnym kołem. Dystansowanie tylnego koła jest dużo prostsze niż dystansowanie przedniego. Zaczynamy od montażu czego? Zabieraka. Zabierak na razie bez tej tulei, jak widzicie. A to dlatego, że i tak mi wypadnie, bo ona jest w miarę luźno tutaj. Wciskamy. Ja już to robię któryś raz, więc u mnie to wchodzi lekko, dlatego, że jest po prostu nasmarowane mydłem w płynie. Dobra, koło zakładamy w ten sposób. Teraz parę słów o podstawowych rzeczach, które będą nam potrzebne. Ośka. Komplet tulejek. Napinacze łańcucha, trzeba je od razu założyć. Jeżeli chodzi o napinacze łańcucha, jedna uwaga, to jest nakrętka na napinacz łańcucha. Tutaj ta jest pordzewiała, ale to dlatego, że ona przyszła dzisiaj i nie zdążyłem jej jeszcze wyczyścić i odejść do cynkowania. Mam. Dlaczego kupiłem taką? To są oryginalne. To są kupione nowe. Dla porównania. Odkręcę. Od razu powiem, że te nowe może do nowego typu wahacza się nadają, natomiast do tych wahaczy można sobie wsadzić je w... Na sucho pokażę, o co chodzi. Ta wygląda tak. Dochodzi do tutaj, do tego boku, tą częścią. Ta natomiast idealnie ma jeszcze regulację i nie wypadnie nam podczas kręcenia. Ta wchodzi tylko dlatego, że ją tutaj zeszlifowałem. Inaczej nawet tutaj nie chciała wchodzić. To fakt, może być kwestia farby. Przy czym zobaczcie, jak wchodzi ta, ile jest na zewnątrz, a ile jest, jak wygląda ze starą nakrętką. Te nakrętki kiedyś się skończą, więc zamiast kupowania od tego gówna, można nakręcić tutaj po prostu dwie nakrętki normalne i będą z jakąś, nawet nie wiem, może podkładką pomiędzy nimi, jedną czy dwiema, i będą spełniały w 100% lepiej swoją rolę niż to cholerne badziewie. Jedna tuleja, ona idzie od strony bębna hamulcowego. O. No i ta tuleja, którą znacie, jest przy zabieraku, podkładka sprężnująca, nakrętka i co? I praktycznie tyle. Oczka do napinacza są nowe. One pasują. Dobra, mamy tylne koło, prawie że uzbrojone. Ja je będę zakładał, w międzyczasie powiem jeszcze kilka rzeczy, moim zdaniem dosyć istotnych, aczkolwiek niekoniecznie tylko i wyłącznie na temat tylnego koła. Śruby zostały tutaj wymienione. O, nawet będę musiał ją dokręcić, bo o niej zapomniałem. A dlaczego? Dlatego, że pamiętacie, jak mówiłem o smarowaniu tych śrub smarem miedzianym? No właśnie, były odkręcane po to, żeby przesmarować to tymże właśnie smarem. Po to były odkręcane. Przy okazji wymieniłem na śruby takie, jakie powinny być, takie, jakie powinny być długości. Prawie że, bo zamówiłem 60 i dociąłem je do 55. Dlaczego do takiego rozmiaru? To ci, którzy oglądali film o amortyzatorach, wiedzą. Ci, którzy nie oglądali, niech obejrzą, na pewno się dowiedzą. To tak, żeby było. Dobra, mamy tutaj przygotowane już koło. Bęben, bo później może być problem z włożeniem. Dobra, zaczynamy od ośki. W przeciwieństwie do przedniego koła, główka musi iść z przeciwnej strony niż idzie w przednim kole, czyli idzie od strony zabieraka. Tulejka, ta, która była w filmie o zabieraku. Dobra, czyli tu sobie włożymy. Mam nadzieję, że nie wypadnie. Podnosimy koło.
wchodzi całkiem znośnie. Dobra. Teraz trzeba to trochę dobić. Znane już skądinąd drewienko. Z tym dobijaniem nie można przesadzić. Dlatego, że jak... O właśnie, tu z drugiej strony teraz. Trzeba tak dobijać z tamtej strony, żeby tutaj no chyba już nawet trochę za bardzo wyszedł gwint. Zaraz za czym? Chodzi o to, że żebyśmy mogli założyć tą tuleję. Jak wyjdzie nam za bardzo, to skończy się to tym, że nie będziemy mogli założyć tulei. Zakładamy ją według książki w ten sposób. Spróbujemy teraz tą tulejkę jakoś tutaj wpasować. Zobaczymy, czy nie będę musiał cofnąć nieco tego całego majdanu. Chyba będę musiał. Celuję w środek. Tu jest takie miejsce specjalnie do tego, żeby można było wybić. Takiego czegoś brakowało mi tutaj, w wahaczu. Niestety w wahaczu czegoś takiego nie ma. A wielka szkoda. Udało się. Prawie że. Dobra. Teraz dobijamy z tej strony. Pocelowałem. Prawie że. Teraz póki całkiem nie wbiłem szpilki, zakładam napinacz łańcucha. Jeżeli teraz tego nie zrobię, to później ciężko będzie mi to tak poodginać, żeby go założyć. Z tamtej strony nie ma problemu, bo jest nakrętka. Z tej niestety ten problem jest. No i co? I wydaje się, że to tyle. Podregulujemy. No i co? No i teraz po prostu dokręcamy koło kluczem. I sprawa jest praktycznie załatwiona. Tutaj mówię, nie ma wielkiego problemu z dystansowaniem tego koła, bo tutaj wszystko jest proste. Jest zestaw tulejek, które trzeba zastosować. Nie musimy dobierać żadnych podkładek. Tak jak to jest, będzie przy przednim kole. Jak to kręcę, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Chodzi o to, o co pytałem przy montażu zabieraka, a mianowicie o długość śrub pokrywy zabieraka. Długość, nie tyle długość, co kształt łba. Tam w komentarzach ktoś pisał, że ach, co to za różnica i tak dalej, i tak dalej. Gdyby z jakiegoś powodu ktoś zamontował 60-tkę, śrubę, do tego normalną nakrętkę, jeżeli łeb tej śruby tutaj na zębatce, chodzi o ten, wystawał, na pewno byłby ścięty. Tak się stało u mnie w tym motocyklu wcześniej. Tutaj jeszcze ta śruba, będę musiał ją mocniej przykręcić, ale to dopiero po zamontowaniu osłony łańcucha. W tej chwili nie zamontuję tej osłony łańcucha, dlatego że mam urwany zaczep i nie mogę tego zrobić. Także koło jest zdystansowane. Wszystko gra. Tutaj będzie można sobie go wyregulować jeszcze. Ja tą nakrętkę i tak muszę nakręcić, żeby oddać ją do ocynku. Nieważne. Tak wygląda dystansowanie koła tylnego. Krótka, szybka robota. Ale mam nadzieję, że i ten film wam się przyda. Tylne koło zdystansowałem przed przednim, dlatego że no, motocykl musi być mniej więcej w poziomie, żeby
żeby zdystansować przednie. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania, komentowania. Jeśli film się podobał, łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół. Mam nadzieję, że pomogłem, nawet tym krótkim filmem. Zapraszam na moją stronę na Facebooku. Tam filmy pojawiają się w pierwszej kolejności. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadawać poprzez komentarze lub adres e-mail, który jest do Waszej dyspozycji. kontakt.jadziem@o2.pl. Sugestie, porady i uwagi mile widziane. Powodzenia. Cześć.